Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dziś mamy sobotę, pogoda jest tragiczna, paskudna, będzie chyba padało. No, nieciekawie, w nocy była burza. Pogoda jest nieciekawa, dlatego nie szkoda nam dnia i jedziemy na babskie zakupy. Jadę z Danusią i z Patrycją. Głównie to jedziemy na zakupy dla Patity, bo Patita zmienia pracę. Patrycja, dorosła kobieta, zmienia pracę. No i potrzebuje trochę nowych fatałaszków, jak to przy takiej zmianie, a więc głównie się skupimy na tych zakupach na Patrycji. Czemu? Podejrzewam, że wszystkie tak kosztują. Patka, no FM. To jest fajne, bo to są spódnice spodnie. Ile to kosztuje? No wiesz, tą marynarkę i to cały komplet, bo już nie dobierz kolorystycznie. Ale nie, bo jakby jeden komplet, nie ma co. Dobra, bierz tą marynarkę i to. Wolej samą marynarkę. Nie, no bierz, bo to jest ładne, Patka. Jeśli będziesz w tym komplecie chodziła. Ale muszę to przywieźć. No to wkładaj do swojej torby. W torbie trzy rzeczy, już 1000 zł. Właśnie. Nie wiem, czy ta Maryka się nie to daję, będę w ręku trzymała. Patka przyjechała po rzeczy do pracy i cały czas jej ciągną oczy, niestety, takie rzeczy. No nie, nawet nie mam gdzie założyć. No i jeszcze może te buty. Nawet nie mam gdzie założyć. No, znalazłyśmy fenomenalny strój na pierwszy dzień do nowej pracy. Po prostu. Fenomen. Zakrywa wszystko, co potrzeba. Co ty, człowieku, robisz? Ospoilerowanie. Masakra. Co za chłop. Wszystko już normalnie tą pianką, wszystko. Pianka, silikon. Co chcesz, takie spoilerki? No właśnie, weź mi tam, gdzie mi ktoś zarychował. Ładnie zasłoń. Aj, Sawcie, Sawcio. Nigdy się nie zmienisz. Ty będziesz miał 60 lat i będziesz to samo robił. Inżynierem się zostaje do końca życia. Mój tata to jest taki, że on żadnej farby nie wyrzuci. Jak ma farbę sraczkowatą, to będzie nią malował wszystko. Teraz już troszkę się zmienił, nie? Ale kiedyś, pamiętasz? Jak mu jakaś farba została, to wszystko było tą farbą. Tą samą farbą malował wszystko. Nie, mój tata nie mieszał, ale jak miał na przykład brązową i malował sobie, nie wiem, drewno na tarasie, i mu zostało, to jemu się ta farba nie marnowała. On sobie pomalował jeszcze ścianę, jeszcze okno. No. Wszystko było brązowe dookoła, pod kolor. Miał chłop łeb. Teraz wszyscy wszystko dobierają, a on to robił już tyle lat temu. Więc samochodzik coraz piękniejszy. Proszę, mąż się za wiosenne porządki wziął. Już jak czyściutko. Ojejej. Elegancko. Masakra. Masakra. A pamiętam, że jak kupował sobie te półeczki, to mówił, ojejej, jak on będzie miał tutaj poukładane, tu ma tą szafkę taką.
Naprawdę, no tak miał być poukładane. A zobaczcie, co tu jest pod nogami. Bo sprząta. A, bo ty na środek wszystko wywaliłeś, żeby... Ponad farbę wciągało. Co za farba jest? Ta, co teraz ci przyszła? Powinna być cała puszka, jest pół. A dlaczego? Odparowało tak. O, holender. Za gorąco tu. Ale doleję rozpuszczalnik i będzie z powrotem. O Jezus Maria, co ty tu masz? Co to jest? To jest papież? Wydrukowany papież. No nie wiem. O, widziałeś? No to. Jak już pięknie wszystko kwitnie, już jest tak coraz ładniej. Tu nad oczkiem też już tak fajnie wygląda. Tu mamy tę czerwoną roślinkę, tam mój bez. Właśnie dlatego kupiłam sobie duży bez, bo tam jest ten zwykły, pospolity bez i zobaczcie, on już ma rok i gucio urósł. Więc tak naprawdę, no ile będę czekała? 20 lat, żeby był taki jak tamten? No, a tamten to już jest taki ładny. Tu mamy rotodendron, bardzo ładnie zakwitł. Ciekawa jestem, ile czasu on tak kwitnie, chociaż już widzę, że mu kwiaty spadają powolutku. Ale wygląda bardzo ładnie i mam nadzieję, że urośnie nam do przyszłego roku, bo mieliśmy już kiedyś nad oczkiem rotodendron i on tam po prostu znikał każdego roku coraz bardziej. Nie leżała mu tam ta ziemia i tamto miejsce. Wydaliśmy go teściowej i u Danuty pięknie po prostu sobie rośnie, a u nas marnią. No i bez miniaturka. On może nie jest nie wiadomo jak wielki, ale przepięknie pachnie. To jest mega, mega pachnąca roślina. On dużo mocniej pachnie niż zwykły bez. Więc naprawdę polecam do ogrodu kupić taki bez miniaturkę. My mamy kilka, mamy chyba trzy. Tam mamy dwa i tu mamy jeden. Ale wiecie co? Moja babcia mi kupiła długopis świetny, że jak się pisze, to nic nie widać tym długopisem, ale jak się włączy lapkę, to widać coś. Wow. I się cieszę i piórnik mi kupiła z nutkami z literkami, na przykład ni, ne, jak Nikola, ty, jak tata, se, jak Sebastian i nutki narysowane. Mm-hmm. Jeszcze mi kupiła piórnik taki z kotkiem, taki mielutki, różowy. A na jaką okoliczność babcia to kupiła? Na dzień dziecka. A, tak sobie sama wybrałaś? Tak, bardzo lubię. No to dobrze, czyli zadowolona jesteś z zakupów. Tak. No jeszcze nie przyszły, ale... No ale babcia powiedziała, że albo w środę przyjadą, w tą środę, albo w ten czwartek, no kiedy będę w domu. No to dobrze. Pa, pa. Pozdrowienia od Nikoli dla widzów Kingusi. Pa, pa. Pa. No, jedziesz maleńka. Życie. Ty się ciesz, że jechałaś samochodem, a nie pociągiem i musiałabyś dojść. Zejdź Patka na bok, bo jedzie Nikola, rozjedzie cię. O Jezu, rozjedzie ją! I jak tam? Idź te buty zdejmij, bo krew się leje. Pokaż tę krew. Jezus Maria, nie! A tamta jest. O matko jedyna, dzieciaku, no, czyś ty normalna. Pokaż tą krew, wszyscy chcą zobaczyć. No pokaż jej tą krew. Nikola lubi. No Nika, no pokazałam ci, ile razy cię będę pokazywała.
Miśka ćwiczy. Na trenerze tak zwanym. Piłeczka na gumce. Wy odbijacie, ona wam wraca. Zarąbista sprawa. Niby prosta rzecz, a tak ułatwia życie, że... Jeszcze ze 2 lata i się nauczysz. Chciałem wkurwić, będzie celowała we mnie, będzie jej lepiej szło. Słabo! Kinga, słabo! Koniec. Celuj między nogi! Piłeczko! Patrzyć! Ścinaj! W klejnoty. U Jezu. Stary chuj, kurwa, będzie mi tu pierdolił. A ostatnio żeśmy patryci po samochodzie tak pali. To nie będzie słychać cię chyba. Celuj w klejnoty. Strach podejść. No, zarąbiście się gra. Na tym trenerze naprawdę zarąbiście się grać. Gra. Nie myślałem, że to... Przynajmniej to będzie badziew. Kurwa. Myślałem, że to we mnie piłka leci. Patrzę w kamerę zamiast tu normalnie. Nie. Teraz mój mąż pokaże, co potrafi. A on już dobrze gra. Poczekaj, niech Nikolka przyjedzie. No dajesz, maleńki, dajesz. O matko jedyna, jaki człowiek zmęczony, mówię wam. Niesamowite. Niesamowicie to męczy. Takie 20 minut intensywnego grania. Niby kręcenia się koło tego dysku. A jestem po prostu padnięta. Ty za nisko jakoś uderzasz tą piłkę. Oni ci tenisiści tak nisko nie... Ale też za wysoko, skarbie. A to za nisko. Fajnie się mnie pouczał. No, chce mi chyba w głowę strzelić tą piłką. O!
Jak widzicie, nie trzeba jechać na kort, można sobie kupić taki dysk, paletkę i naprawdę zabawa też super. A przed takim kortem można sobie poćwiczyć, fajna zabawa. Polecamy. Naprawdę. Tu pierwszego dnia, jak nam przyszedł ten dysk, to jak sobie graliśmy, to ustawiliśmy na tyle blisko, że cały czas tutaj w bagażnik i w szybę Patrycji waliliśmy tą piłeczką. No dobrze, że się nic nie wgięło. Nie, nic na twój temat. No on to dobrze już gra, co tu dużo mówić. Tylko jak zauważyliście, ja jak gram, to biegam. A mój mąż jak gra, to stoi sobie, tylko nogi bardziej rozsunie i... No nie wiem, czy profesjonalnie, bo pod siatką. A gdzie jest? Nie no. Brawo ty!